Witajcie moi drodzy, z tej strony Elir i witam w Wolfensteinie moi drodzy. Zaczynamy tam gdzie skończyliśmy od znalezienia sztabki złota. Tak, moi drodzy, skończyliśmy koszmar ostatnim razem i to było całkiem spoko. A tymczasem idziemy szukać... idziemy szukać Annette i Kesslera. Przy czym Annette twierdzi, że... chcę tam kogoś znaleźć. O, gro, nie rób mi tego. Że chcę tam. Nic ci nie będzie. Super. Strzelbu. Kur. Jesteśmy zdani na karabin maszynowy. O, oh, goddammit. Ja nie jestem zombiakiem. Chamie jeden. Ale mam granaty dla was. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Tragicznie. Kurde, nie mogę się już wycofać. Oh shit. Dobra, chyba się władowałem. Chyba już się z tego nie wyplączę. Chociaż jak ten duży nie żyje, to... A dobra, duży nie żyje, więc... jeszcze może coś z tego wyjdzie. Muszę się tam do nich... A, już nie mam granatów. Fajnie. Strzelam trochę jako oszołom, wiem. Ale to dlatego, że się zrobiła dość spora rozruba. Kurde. Ej, wyciągną mnie stąd w końcu. Tym bardziej, że bardzo rzucają granatami. No nie! No nie, 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 nie. Czyli co? Czyli... z tego by wynikało, że co jakiś czas jest szansa na to, że jakiś dupek zamieni się w nazi zombie. Subcio. Prysznic? Ma ktoś mydło? Mam nadzieję, że z kibla mnie zaraz nie napadnie jakiś nazi zombie. Oh shit! Co to było? Rany boskie. Folgenmir! Jakie granaty? Żebym ja cię granaty zaraz nie musiał tutaj. Dopóki mnie od tyłu nie zajdzie ktoś, to jest w porządku. Nerwowe przeładowanie. A, uderzaj raz za razem. Fajnie. Czyli będę prawdopodobnie naparzał to eraż do... Dobra, zostało mi 22 naboje. Świetnie, super, ekstra, zajebiaszczo. Holender. Dobra. Jest trochę więcej ammo, jest trochę pancerza. No nie no, ja tu muszę koniecznie nazbierać sobie amunicji, bo jak ja mam jeszcze walczyć z tymi nazi zombiakami, to już w ogóle jest, będzie tragedia. Autentyko, to już w ogóle będzie tragedia. No, no mogę podnieść drugi pistolet, chociaż tam jest niepotrzebne. Tu mamy znowu jakiś... Dobra, tu są dwa hełmy, tu jest trochę ammo. Tu, co to było? Chyba już to podniosłem z rozpędu. Nie, nie podniosłem tego.
A, osiągnięto limit, dobra. Autentyka, no kurde, powiem wam, że troszeczkę tragedia. Dobra, jest. Jest trochę. A, wiem, powinienem biec ratować tą dziewuszkę. Ale sekundę, no. Martwię jej się na pewno, na nic nie przydam. Lepiej chwilę pomyśleć, się dozbroić, niż tak lecieć na pałę. Bo tak jak mówię, martwi się, nikomu do niczego nie przydacie. Tylko żywi dacie radę coś działać. A na trupa to raczej nie ma co liczyć. No to niemrażki sobie zrobiły wyzwanie łaźnie, dobra. Wzdrygnęły mnie łaźnie. Coś zacząłem mówić i zapomniałem. Why do they hate us so much? Because the brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. Dobra, ocaliłem. I've been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs. And there was ice in the pool. We danced to Gramophone Records in her Obermeyer's office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. To nie jest najszczęśliwszy pomysł, żeby ona tam szła, cholera. Mr. BJ, help me up. I must go. I know she's waiting for me. No dobra. Dziewczyno, tylko kurde, uważaj na siebie. Ja pierdzielę, naprawdę. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. Dobra, czyli jednemu udało się pomóc, drugiemu nie. Dobra, grunt, że dziewczyna żyje. Przynajmniej na razie. Aczkolwiek powiem wam, że muzyka autentycznie robi na mnie spore wrażenie. Jest mi smutno, że tak to kurde wygląda wszystko. No. Chciałem wskoczyć tam, ale gra mi nie pozwoliła. I co to miało być do jasnej choinki, no? Potwór nazwany nazizmem.
Opuść etap. Dobrze. Moi drodzy, smutna historia. Ja pierdziu. Jeszcze jeden. Gdzie jest rura? A masz. Moi drodzy. Widzę, że będziemy się świetnie bawić za sekundę. No dobrze, moi drodzy. Moi drodzy. Mogę ich jakoś rzucić? Nope. Ale mogę wyjść i ich wystrzelać. Spadaj. Ej, fajny ten mech, powiem wam, naprawdę. Rohung. Okej. Miałem nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, ale wygląda na to, że to już koniec naszej przygody, jeśli chodzi o tego laborera. A nie, 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 nie koniec przygody. Tylko trzeba opuścić most. Ale przy okazji zwiedzimy sobie tu dookoła, bo nie chciałbym się obudzić później z ręką w tak zwanym nocniku. W momencie, kiedy dojdzie do jakiejś większej walki, a okaże się, że ja jestem bez amunicji. To by było dość słabe. Nie żyjesz? Dobra. Musiałem mieć pewność. To co, mam przestrzelić te linki? Ding! Okej. Zabawne. Takie rozgniatanie ich. Tu widzę na lewo kilka fajnych rzeczy, tu na prawo kilka fajnych rzeczy. Tu widzę na ziola. Właściwie na zizie. O kurde. Jest tak, wiecie. Tu jest fajna zabawa, wszystko pięknie cacy. A, czyli jeszcze dodatkowo mogę z tego strzelać. Okej. Ale ja bym chciał wyjść stąd. Ej no, a, z pacem się wychodzi, dobra. Kurde, wcześniej wyszedłem, mówię, teraz nie mogę. Ale tutaj jest jeszcze kilka fajnych pierdółek, które... O, shit. Spokojnie. No nie! Powiedzcie mi, że tu jest drabinka dla pierdół. No powiecie, że jest tu drabinka drapierdu. Nie ma, kurde. Czyli co? Czyli muszę iść naokoło? No serio? Gdzie muszę iść? Tu, tu, tu. O, kurde. Dobra, zasadniczo nie wiem, gdzie mam iść. Właściwie znacznik mi pokazuje, że mam iść wszędzie. Okej. Tu coś jest? Tu jest zamknięte. A tam jest złoto, moi drodzy. Wiedziałem, że gdzieś tu musi kryć się nagroda. Tam jest pancerz, to chrzanić. Tu jest pełno ammo, tu są granaty. Tu zapewniliśmy kolesiowi rozrywkę. Właśnie, interesują mnie. Interesują mnie wszelkiego rodzaju pomieszczenia, bo w nich mogą być ciekawe rzeczy. Pistolet. Ten spadek, który widzicie, nie jest spowodowany tym, że laguje mi program, tylko po prostu mam taką... Tak mi pływa gra. Nie wiem, jakoś czasami tak ma. No, już w porządku. Nie wiem, jakoś taki ma spadek FPS-u, nie wiem dlaczego tak jest. Wybaczcie. Przepraszam. LOL, jak to się stało, że oni się pojawili? Przecież nikogo tu nie było.
A te cepeliny nie mogłyby pomóc? Chociaż nie, one nie, one spadają same z siebie, więc... Dobra. W środku tutaj coś jest. Spadaj. Otwiera się pewnie z innego miejsca. Nie mogę tego otworzyć robotem? Bo proszę was, kurde, takie wielkie ramiona hydrauliczne i co? I nie można tego normalnie otworzyć? Tylko trzeba wychodzić tu, co? Jakieś pierdoły kombinować z dźwigniami, coś, te... Dobra, kurde, moi drodzy, ja myślałem, że brakuje mi już czasu, a to nie... A to dopiero 16 minut. Dobra, zdążymy jeszcze trochę nabroić. Spadaj. Spadaj! No spadaj! Dobra. Spadaj. 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 Zasadniczo ten cepelin mógłby przestać srać tymi zombiakami. Bo to nie jest nic przyjemnego. Kokomorun. Obawiam się tylko, że... O, kolejne złoto. Że po otwarciu tego cholerstwa... Wysypie mi się tam cała armia zombiaków. Nie. Chłopiec na posyłki. A, no tak. Odebrałem, zbieram listy i mam achievement mi wyskoczył na Steamie. Chłopiec na posyłki. No, nie miał być nóż. God damn it. A tym bardziej nie wyrzucony tak w kosmos. Jej! I o to mi chodziło. Właśnie tego achieva chciałem zrobić, tą twardą skórę. Tam i tam daje oczywiście bonus do czego? No nie mogę się wysłowić, no ludzie, no pomóżcie mi, do czego? Do wytrzymałości. Dzięki. Tak, idziemy. A tego typu drzwi nie stanowią dla mnie przeszkody. Cześć! Panu już podziękujemy zasadniczo. Czy ty musisz mnie bić? Ten jak mi się tu przykleił. Czy to cholerstwo naprawdę nie ma szyby? Nope. Nie ma szyby. Dobra, ale my stąd wychodzimy, to już jest chyba koniec. W tym momencie roboty. Nie mam kluczyka! Jeszcze jedna broń jest. Widzę w kółeczku. Osiągnięto limit. Wszędzie osiągnięto limit. Gdzie ja mam iść? Tu. Dobra. Nie no, nie wyobrażajcie sobie, że ja bym sobie nie dał rady bez mapy. Oczywiście, żebym sobie nie dał rady. Nie wiedziałbym, gdzie mam iść. O. Okej, patrząc na monitor, na którym mi się wyświetla moja nagrywka, zwróciłem uwagę, że mnie koleś tutaj podchodzi. Dzień dobry. Okej. Nope! Ale dostał heada z noża. Boom! Knife shot! Tutaj w porządku. Spierdzielaj. Spierdzielać. A, to jest ten stary kościół, gdzie oni to wykopali wszystko. Dobra, czyli tutaj... Czyli tutaj zaczyna się... Większy problem. Ta Helga będzie kontrolować te potwory. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że tam była taka dość istotna notatka mówiąca o tym, że są dwie komendy pozwalające coś kontrolować. Padaj.
Zatem, jeśli dobrze umiem czytać i interpretować różne zachowania, to znaczy różne rzeczy, które się pojawiają na ekranie, no to będziemy mieli starcie z Helgą von Schaft, która jest Masterem of Puppets. Jeszcze jeden spadł. Ja pierdzie. Czy oni się nigdy nie skończą? Łooo, się rozbryznął, dobra. Kurde, dużo ich. Dobra, w tym wypadku Greeny załatwił sprawę. Co, on z pieca wychodził? Takie trochę mało nazistowskie. Zależy jak to interpretować. Kurde, moi drodzy, nie jest dobrze, bo mi się te naziole pojawiają. A ja się w sumie nie przemieszczam dalej i to nie jest dobre. Bo oni mogą się tu przemieszczać i przemieszczać. No shit! To jak ja mam się tutaj dostać tym wielgachem? A, chyba muszę obejść to wszystko naokoło, co? I otworzyć. No, co jest? I otworzyć zamek po prostu. Hello! Dobra, otwierajmy póki możemy. Dobra, ci się tu składają. Grałem w War Z, więc wiem co to walka z zombie. Wiem gdzie celować. No. Nie do końca to są takie zombiaki jak tego, ale... Ale w porządku. Dobra, mogę wziąć kubel Wagena? Nie mogę, muszę wziąć Landkreuza. Czy jakkolwiek to się inaczej nazywa. Fajny mech, bo przypomina trochę te mechy, tego mecha z... obcego. Przynajmniej ja mam takie skojarzenie tego mecha załadunkowego. Z obcy ostateczne starcie. Przynajmniej ja mam takie skojarzenie. Mogę go zgnieść? Ej, czy tam jest złoto? Tak, złoto tu jest, ej! Co prawda tamten mech był nieco mniejszy i troszkę inaczej działała jego hydraulika, to znaczy tam jakby nasze ręce były podłączone do tych sterów, więc i wszystko co robiliśmy to było na zasadzie właśnie tych rąk, a tu jest po prostu kierowanie takie proste i takie naciskanie tych guziczków, to jest naparzanie. Cześć. Wespnij się na mur. Który mur? Chyba ten, nie? Dobra, zostawmy naszego Landkreuza. Chociaż czy coś tu w ogóle pisze na temat tego Landkreuza? Postacie. Rozdział 7, 1:1. O kurde. Przełącznik zakładek. Nie! Wybierz element kolekcji. Wszystkie elementy można w menu głównym. Aha, dobra. Ladder Botter. Ladero Botter, o. To ciężki hydropodwój dwunożny, zaprojekt do ciężkich robót budowlanych. No, mówię. Muszę się wspiąć na mur. Czyli co? Tutaj? Serio? Już wiem. Po tym Ladder Botterze musimy przejść. No okej. Mamy opuścić etap. Tak. W
sumie to jest droga w jedną stronę chyba. Król Otton. Łohoho, moi drodzy. Cmentarz to nie będzie najlepsze miejsce. No, ale to są żołnierze. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ten odcinek będzie krótszy, co być może was zaskoczy, ale no, tak misja się tak ułożyła. No co ja mogę, no nic nie mogę. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę i widzimy się już dla mnie za chwilę, a dla was za jeden dzień. Od tego momentu ruszamy na wykopaliska i pierwsze co zrobimy, to zatłuczemy... O kurde, właśnie teraz spojrzałem, że wy nie widzicie tego sygnału. No trudno. Nic nie tracicie i tak derpię, jeśli chodzi o te sygnały. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia.